Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Będzie to bardzo krótki materiał, kilkuminutowy, ale temat jest na tyle gorący, na tyle popularny, na tyle was interesujący, że pomyślałem, że nagram na ten temat film, żeby ta po prostu informacja dotarła do jak największej liczby osób. Ogółem rozchodzi się o to, że zbliża się aktualizacja do GTA Online. Pewnie większość z was o tym wie. Może jest jakaś mała grupka, która jeszcze o tym się nie dowiedziała, ale jak oglądacie ten film, no to już wiecie, że taka aktualizacja się zbliża. Znamy też mały urywek tej zawartości, która się pojawi. Mowa tutaj o tym screenie, który widzicie na ekranie. Poznaliśmy już super samochód, który będzie w tym DLC. Na razie wiemy tyle. Może w najbliższym czasie pojawi się jakiś trailer, który nam nieco więcej uchyli tych tajemnic w temacie nowego DLC. Może ten trailer pojawi się nawet jutro, ale równie dobrze może się też pojawić w dniu premiery samego update'u. Ale wbijając na ten odcinek, przede wszystkim was interesuje data premiery tego DLC. No i z pomocą nam przychodzi Twitter i TestFan, do którego już tutaj na Twittera wbijaliśmy dosyć często. Już od lat tutaj śledzimy te informacje, które podaje, dlatego że jego informacje są dosyć sprawdzone. I dzisiaj pojawił się dość ciekawy post, w którym jest napisane, że event, który się właśnie rozpoczął, będzie trwał 2 tygodnie i kończy się we wtorek, 11 sierpnia. I że to może wskazywać na nowy update. Także informacja jest dosyć ciekawa. Ogółem był live dzisiaj, od rana, gdzie sprawdzaliśmy te nowe rzeczy, które się pojawiły w czwartek. Ten nowy tygodniowy event. Mamy tydzień z Areną Wojny. Chociaż nie wiem, czy to do końca można nazwać tygodniem, skoro ten event tak naprawdę będzie trwał 2 tygodnie. Ale już coś podobnego Rockstar robił przed DLC, że był jakiś event i on był przedłużany do 2 tygodni, do 1,5 tygodnia. I zaraz właśnie po tym skończonym tygodniu wchodziła duża aktualizacja do online'a. Więc jak widać, znowu podobny zabieg Rockstar stosuje, więc można powiedzieć, że już tak na 90%. Że to DLC nowe do GTA Online pojawi się właśnie 11 sierpnia w wtorek. Nie w czwartek, tylko we wtorek. Jeszcze czekam na oficjalną informację od Rockstara. Ogółem oni zawsze co tydzień też wrzucają artykuł tutaj na Newswire'a na temat tygodniowego eventu. Aktualnie jak to dla was nagrywam jest godzina 14. Ten artykuł zazwyczaj się tak pojawia 15, 16, 17. Jeszcze go nie ma, ale jeśli w tym artykule potwierdzi się, że ten event tygodniowy będzie trwał właśnie do tego 11 sierpnia, no to już na 100% możemy mówić o tym, że to DLC właśnie 11 sierpnia się pojawi. Także już lada chwila, dokładnej zawartości jeszcze nie znamy. Fajnie jakby Rockstar zdradził coś więcej, ale na razie musimy czekać. Mam nadzieję, że to będzie fajna aktualizacja. Ta w Red Dead akurat mi się średnio podobała, to jest moje zdanie, nie wiem jakie jest wasze zdanie na ten temat. Ci co grają w Red Dead Redemption, dla mnie aktualizacja z bimbrownikami, z tymi klasami była o wiele lepsza od tego, co ostatnio nam Rockstar dodał. Mam nadzieję, że nie będzie podobnie w online, że dodadzą jakąś mega ciekawą zawartość. Wiemy tyle, że w grudniu na święta będą nowe napady i to będzie największa aktualizacja w historii GTA Online, tak to Rockstar określił. Także tu wiemy, że będzie ciekawie, ale trochę nam jeszcze zostało do tego czasu poczekać. Na razie czekamy na 11 sierpnia, czekamy na jakiś trailer, może na jakieś screeny. Na razie tyle wiemy na ten temat. Ogółem nagrałbym wam ten odcinek gdzieś po 16, jak się ten artykuł oficjalny pojawi na stronie Rockstara. Ale niestety zaraz wychodzę z domu, nie wiem kiedy wrócę, więc bardzo mi zależało na tym, żeby już teraz ten materiał nagrać i was o tym poinformować. Także po prostu śledźcie Newswire'a, czy to się potwierdzi, że ten event będzie trwał do 11 lipca. Ale no tak jak mówię, TestFan zazwyczaj się nie myli i ten event rzeczywiście tak długo będzie trwał. No i słuchajcie, tyle co chciałem wam przekazać w tym odcinku. Możecie zostawić łapkę w górę, tak od dla zasięgu, żeby ta informacja dotarła do jak największej liczby osób. Też zachęcam do zostawienia subika tam na dole, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów. Jeżeli nie chcecie przegapić codziennych live'ów, które już trwają ponad 3 lata. Jeżeli nie chcecie przegapić też kontentu odnośnie nowej aktualizacji, która się zaraz zbliża, bo tego kontentu będzie bardzo dużo. Także pamiętajcie o tym subiku tam na dole. No a my widzimy się w kolejnym odcinku, widzimy się też na live'ach, na które was zapraszam. Także do zobaczenia wszystkim, cześć, trzymajcie się.